Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Objawienie Matki Bożej w Fatimie, dnia 13 czerwca 1917 roku. I dzisiejsze wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy. Czytają Paulina Julia i Iwonna Teresa. Kochani, nie jest łatwo trzy takie piękne uroczystości połączyć w jedno. Ale skoro Pan Bóg to uczynił w dniu dzisiejszym, dlatego też w imię Boże zaczynajmy. Z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Chrystus prawdziwym arcykapłanem. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, Tyś jest kapłanem nad wieki na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Wiele mamy o nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego też Najświętsza Maryja Panna w Fatimie dnia 13 czerwca 1917 roku przekazuje dzieciom to przesłanie. Posłuchajmy, jak ten fakt opisuje siostra Lucja. Tak jak to się stało w maju, objawienie poprzedzał błysk. I Pani pojawiła się. Lucja zadała to samo pytanie, co w maju. Czego Pani ode mnie chce? Chcę, żebyście przyszli tu 13 dnia kolejnego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i żebyście nauczyli się czytać. Potem powiem, czego chcę. Poprosiłam o wyleczenie pewnego chorego. Jeśli się nawróci, to w ciągu roku zostanie wyleczony. Chciałabym Panią poprosić, by nas Pani zabrała do nieba. Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę już wkrótce, ale Ty tu jeszcze przez jakiś czas zostaniesz.
Jezus chce się Tobą posłużyć, aby ludzie mnie poznali i aby mnie kochali. Chcę ustanowić na świecie kult mojego niepokalanego serca. Temu, kto ten kult przyjmie, obiecam zbawienie. Dusze te będą kochane przez Boga jak kwiaty, którymi stroję Boży tron. Zostanę tu sama? Zapytałam pełna żalu. Nie, córko, bardzo cierpisz? Nie martw się, ja nigdy cię nie zostawię. Moje niepokalane serce będzie dla ciebie schronieniem i drogą, która cię doprowadzi do Boga. W momencie, gdy wypowiadała ostatnie słowa, otworzyła dłonie i kolejny raz przekazała nam odbicie tego ogromnego światła. W nim zobaczyliśmy siebie jakby zanurzonych w Bogu. Wydawało się, że Hiacynta i Franciszek znajdowali się w tej części światła, która wznosiła się ku niebu, a ja w tej, która rozlewała się po ziemi. Przed prawą dłonią Matki Bożej było serce otoczone kolcami, które zdawały się w nie wbijać. Zrozumieliśmy, że to niepokalane serce Maryi, znieważone przez ludzkie grzechy, pragnęło zadośćuczynienia. Był to dzień 13 czerwca. Ten dniem był testem dla dzieci. Ponieważ Lucja bardzo lubiła zabawy, wszyscy w domu czekali na jej wybór. Był to dzień festynu z okazji świętego Antoniego. W tamtych czasach, gdy wiejskie dzieci nie miały innych rozrywek, wiejska zabawa była wydarzeniem, którego nie można było przegapić. Ale Lucja i dzieci wybrały spotkanie z Matką Bożą. Posłuchajmy teraz coś o świętym Antonim z Padwy. Święty Antoni Padewski to wybitny kaznodzieja, cudotwórca i ceniony teolog, propagujący naukę świętego Franciszka. Jest świętym niezwykle wprost popularnym. Przyszedł na świat w Lizbonie 15 sierpnia 1195 roku jako syn Marcina i Marii Buglioni. Na chrzcie nadano mu imię Ferdynand. Gdy miał 15 lat, wstąpił do nowicjatu u Augustianów w klasztorze świętego Wincentego za murami. 2 lata później trafił do opactwa w Coimbrze, wielkiego portugalskiego centrum religijnego. Jednak na wieść o męczeńskiej śmierci 5 braci mniejszych w Maroku postanowił dołączyć do zgromadzenia franciszkanów. Był to rok 1220. Na cześć egipskiego pustelnika Antoniego Opata przybrał nowe imię. Święty Franciszek szybko poznał się na jego kaznodziejskich talentach. Dlatego też w 1222 roku wysłał go w świat, by mógł ewangelizować miasta i wioski. Nauczał w Montpellier, Tuluzie i Bolonii, a jego kazania i towarzyszące im cuda w każdym z miejsc przyciągały nieprzebrane rzesze wiernych. W roku 1227, krótko po śmierci biedaczyny z Asyżu, Antoni został mianowany prowincjałem klasztoru w Emilii i Lombardii. Do roku 1230 nie przestał podróżować po swojej prowincji, głosząc słowo i zwalczając herezję, przez co otrzymał przydomek młota na heretyków. W 1230 roku powołał go do siebie sam papież Grzegorz IX. W czerwcu 1231 roku Antoni usunął się do pustelni w Campo San Piero, by tam odpocząć po trudach ewangelizacji. Przeczuwając zbliżającą się śmierć, prosił o przewiezienie go do Padwy. 13 czerwca 1231 roku zmarł w klasztorze w Arcella. A rok później Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. W 1946 roku Pius XII
ogłosił Antoniego doktorem Kościoła. W dniu dzisiejszym módlmy się w szczególny sposób za wszystkich kapłanów, biskupów, kardynałów i oczywiście Ojca Świętego, litanią do Chrystusa, kapłana i żertwy. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie siedzący po prawicy majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, któryś nam otworzył drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, któryś umiłował nas i obmył z grzechów krwią swoją, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro święta, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu. Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, wybaw nas Jezu. Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu. Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu. Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu. Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu. Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu. Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu. Od niegodnego sprawowania świętych tajemnic, wybaw nas Jezu. Przez odwieczne kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu. Przez święte namaszczenie boskości mocą, którego Bóg Ojciec uczynił Cię kapłanem, wybaw nas Jezu. Przez Twego kapłańskiego ducha, wybaw nas Jezu. Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu. Przez krwawą ofiarę z siebie raz na krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu. Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odprawianą, wybaw nas Jezu.
przez boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas, Jezu. Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby usta kapłanów strzegły wiedzy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś pasterzy według Twego serca wzbudzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy kapłani byli nienaganni i bez skazy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy Pana uczcili, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy kapłani składali Ci ofiary w sprawiedliwości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kapłanie i ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, uświęcicielu i stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie i wskaż tych, których do służby by te fej wybrałeś, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.